projekt dofinansowany z budżetu województwa podkarpackiego. Podkarpackie. Przestrzeń otwarta. Jedną ze sztuk rękodzielniczych są koronki. Koronki, którymi kobiety w domach przystrajały meble, wykończenia ubrań, ubrania. Bardzo serdecznie zapraszam do obejrzenia materiału związanego z tą sztuką rękodzielniczą. Dzień dobry. Witam w mojej pracowni rękodzieła tradycyjnego. I dzisiaj Wam przedstawię, nauczę Was różnych technik. Nauczę techniki szydełkowania, techniki frywolitkowej, to jest koronka, którą się wiąże czułenkiem i koronki, które się wykonuje sznureczek szydełkiem, a później się to ceruje igłą, uzupełnia. I jest to koronka makramowa. Nazywają ją też rumuńska, a nazywają ją też renesansową. I koronkę teneryfową, którą się wykonuje na wzorniku przy pomocy igły. Zapraszam. Pokażę Wam, jak się wykonuje koronkę frywolitkową. Wykonujemy przy pomocy czułenka, więc jest potrzebne czułenko, a oprócz tego jeszcze jest potrzebne szydełko numer 1 firmy Tulip. I zaczynamy wiązać. Więc owijamy palce lewej ręki, przytrzymujemy nitkę razem i zaczynamy wiązać węzełki. Wpierw robimy węzełek lewy. Następnie robimy węzełek prawy. I te dwa ruchy wykonujemy na jeden supełek. Jest to jeden supełek. W zależności od tego, jakie chcemy zrobić duże kółeczko, więc robimy tych supełków więcej. Trzeba liczyć, tak jak w każdym innej technice. 2, 3, 4, 5. Nitka musi się nam ruszać. A dlatego musi się nam ruszać, bo jak nawiążemy tych kilka supełków, wtedy ściągamy kółeczko, aż koronkę jeszcze ozdabiamy pętelkami, pikotkami inaczej nazwane. Więc odsuwamy nitkę, układamy równolegle na palcu, wiążemy normalnie tak, jak się wiąże, supełki lewy, prawy. Zsuwamy i wychodzi nam pikotka. I robimy następne. Ja w tej chwili robię 5 supełków. I robimy następną pikotkę. I znów robimy 5 supełków. I robimy następną pikotkę. I teraz układamy kółeczko na paluszkach i ściągamy nitką od czułenka. Zamykamy, mocno ściągamy i wychodzi nam takie kółeczko. I cała koronka składa się właśnie z takich kółeczek i łuczków. Tu mam zaczętą koronkę, którą się wykonuje czułenkiem i już jest zaczęta. I teraz pokażę, jak się robi łuczek. A jak robimy łuczek, robótkę odwracamy o całe 180 stopni albo po prostu do góry nogami i wiążemy łuczek. I znów odwracamy, nitka od kłębka zostawiamy i robimy następne kółeczko. I znów owijamy
palce na lewej ręce, układamy i wiążemy następne kółeczko. Jeżeli chcemy przyłączyć kółeczko do poprzedniego, wkładamy szydełko do pikotki, wyciągamy dużą pętelkę, przez tą pętelkę przekładamy czółenko i z powrotem rozsuwamy. Sprawdzamy, czy nam się nitka rusza. Rusza się, dobrze, więc wiążemy następne węzełki. Pikotek i ściągamy kółeczko i z powrotem łuczek, odwracamy robótkę do góry nogami, nitkę od kłębka nawijamy na mały palec dwa razy. A dlatego dwa razy, że jak wyprostujemy palec, to nitka nam się będzie sama podsuwała. O. I dlatego to dwa razy. I wiążemy łuczek. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Robimy pikotek. I znów odwracamy i wiążemy następne kółeczko. I taka jest zasada w frywolitce, że jak zrobimy cały jeden okrąg, to każdy jeden okrąg zakończamy, bo robiąc koronkę szydełkową możemy przejść do następnego okręgu, a w frywolitce każdy okrąg zakończamy i zaczynamy od nowa. Grzebyczki tej koronki zaciągamy niteczkę i ucinamy. I mamy gotową serweteczkę. Teraz ją tylko wyprasujemy i gotowa. A teraz Państwu pokażę, jak się robi sznurek makramowy do koronki renesansowej, zwanej inaczej koronką rumuńską, i albo koronką makramową. Pokażę Wam na grubej nitce, żeby dobrze było widać, co się dzieje. Więc robimy wpierw trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. Wkuwamy szydełko do początkowego oczka, wyciągamy pętelkę. Mamy dwie pętelki, zamykamy ją na jedną. Odwracamy z prawego na lewe, jak kartka książki. Jeszcze raz wkuwamy się do tej pierwszej pętelki. Wyciągamy pętelkę, przerabiamy. Za każdym razem odwracamy. Następnie mamy takie dwie pętelki, które wyraźnie widać. Wkuwamy szydełko, wyciągamy pętelkę, mamy dwie pętelki na szydełku, zamykamy na jedną. I tak powtarzamy, wykonujemy sznurek, jakiej nam długości potrzeba do danej serwetki. Przykładamy sobie
ile go sobie zrobimy i wykonujemy sznureczek. Na tym grubym sznurku wyraźnie widać, jak się to robi. Po prostu jest łatwiej, a jak już umiemy, wyćwiczymy rękę na tym grubym, to wtedy wykonujemy z nitki, z takiej, jaką chcemy robić. Najlepiej właśnie z tej nitki firmy Ariadny, maceryzowany. Teraz podają numer 30 razy 6, a dawniej to się przychodziło do sklepu, mówiło się: poproszę kordonek numer 5, numer 8, numer 15, numer 30, a dziś przeszli na takie, nazywa się to tekst 30 razy 6. Tak to teraz wygląda. O. Więc pokazałam Wam na łańcuszku, na grubej nitce, żeby dobrze było widać, z czego powstaje, bo to wyraźnie widać i mamy taki ładny łańcuszek z grubej nitki. A teraz Wam pokażę, jak jest zrobiony z nitki, który jest potrzebny do koronki. I jak już mamy narobione tego sznureczka, wtedy sobie wybieramy serwetkę, czy jakiś tam obrazek, czy coś. Musimy go sobie odbić na materiale, potrzebny jest materiał. I wtedy na tym materiale przyfastrygowujemy. Jak przyfastrygujemy, potem wszystko resztę cerujemy igłą. Rysujemy sobie wzorek całej serwetki. Tak jak tutaj na przykład mamy serwetkę, więc jest odbita na podłożu. Ja przyfastryguję tylko taki kawałek w formie na przykład listka. I teraz w tym listku, teraz tutaj cerujemy. Wypełniamy wszystko igłą wtedy, wzorek. Nitkę chowamy w łańcuszek, także nie widać. I teraz to może zostać takie, taki ozdobnik. Ale na tym jeszcze można robić, jeszcze bardziej ozdobić. I teraz bierzemy i robimy ściegi zadzierkiwane na tych dwóch niteczkach. Jeden, dwa, trzy i teraz na następnych. Tak wygląda gotowy listek. Wykonujemy łańcuszek, no sznurek makramowy, tak to nazywają, sznurek makramowy się to nazywa. Następnie przyfastrygowujemy po wzorze do materiału, a później wewnątrz wszystko resztę cerujemy igłą. I potrzebne jest właśnie nitka, szydełko tulipu numer 8, nożyczki, kawałek materiału z narysowanym wzorem koronki. Jak już mamy tą koronkę narysowaną na materiale, wtedy fastrygujemy, tak jak tego liścia przyfastrygowałam, fastrygujemy po wzorze i wtedy wychodzi, jaką chcemy serwetkę i wtedy mamy serwetki. I cerujemy właśnie wszystko wewnątrz, reszta wykonane jest igłą. Teraz Wam pokażę, jak się wykonuje koronkę teneryfową. Koronka teneryfowa przyjechała do nas, do Europy, po całej Europie się rozprzestrzeniła, a przyjechała z wyspy Teneryfa i dlatego się nazywa koronka teneryfowa. A jeszcze jest taka związana bajeczka z tą koronką, że dziewczyna, która pracowała w
warsztacie koronkarskim, a wtedy wszystkie dziewczyny miały czarne ubrania, dlatego że jak robiły koronkę białą, to na tym czarnym tle było dobrze widać. I ona przyszła do pracowni rano, patrzy, a pająk wytkał pajęczynę. I ona, wzorując się na właśnie pajęczej nici, na tym, którą wyplótł pająk, więc wymyśliła koronkę teneryfową. I dlatego się nazywa koronka teneryfowa. I przyjechała do nas poprzez Europę Zachodnią, poprzez Francję i trafiła, rozprzestrzeniła się po całej Europie i trafiła również do nas. Do tej koronki potrzebna jest nitka, a nitka to jest tak, może być kordonek, może być atłasek, no, nawet taka normalna nitka do szycia, bo zależy jakiej się grubej nitki użyje, taką otrzymamy efekt tej koronki. Potrzebna jest wzornik, my teraz robimy sobie z tekturki, dookoła jest nakłute parzysta ilość punktów. I na środku zaznaczony jeden punkt. Po tej parzystej ilości punktów wykonujemy kolorową nitką, wykonujemy obwód. Jest to tak zwana stębnówka. Jak zrobimy tą stębnówkę, wtedy bierzemy nitkę, z której chcemy zrobić koronkę. Sobie taką dosyć długą bierzemy, żeby naciągnąć wtedy osnowę. I wtedy pierwszy raz tylko robimy mocny supeł, wkuwamy się tu na środku i od środka zaczynamy nasnuwać osnowę. Nazywa się to osnowa, tak jak do tkania jak gdyby i dlatego osnowa. Zaczepiamy tu za tą nitkę. Jak już naciągniemy osnowę, wtedy środek zacerowywujemy. Umacniamy środek, żeby nam się te nitki dobrze trzymały. Więc ja już mam tu zrobioną stębnówkę, naciągnięta już jest osnowa, jest umocowany środek i teraz do tego środka wkuję następną nitkę i jeszcze jak naciągamy osnowę i na przykład za mało mamy nitki, brakło nam, żeby tą osnowę naciągnąć. Więc jeżeli się nam nitka kończy, to wtedy bierzemy, dowiązujemy ją przy środku, tak żeby ten supełek był w środku. Dlatego, że jak będzie tu supełek, a środek zacerowywujemy, to ten supełek się tu schowa i go nie będzie widać. I teraz już mam zacerowany środek, a teraz już mogę fantazyjnie wiązać i cerować. Tak jak tu na tych małych teneryfkach. O, tu są takie małe mini teneryfki, które można sobie zrobić na przykład na choinkę. I teraz ja wciągnę niteczkę i zacznę wiązać poszczególne nitki osnowy. Nitka jest umocowana i teraz będę brała i będę wiązała na przykład po dwie nitki razem. O, tak jak tu. I ona mi się tu samo zawiąże. O, pociągnę, a tu się zawiązało. I teraz następne dwie nitki. Nawiążę właśnie do tej bajeczki. Tak właśnie wyglądają pajęczyne nici splecione. Tak jak to pająk pierwsze naciągnie osnowę, tylko że on to robi po kolei, sprytniejszy ode mnie, więc a później dopiero dookoła. A ja muszę pierwsza osnowa, a potem po kolei. Ale tym się sugerowała dziewczyna i swojemu chłopakowi właśnie taką koroneczkę wywiązała.
Łączę teraz po dwie nitki razem, o. Żeby wyszedł wzór, a jak powiem, że po dwie nitki, to wtedy wychodzą takie trójkąciki, o, tutaj. I teraz muszę jeszcze raz, żeby zamknąć obwód do końca. O, i przekładamy i ciągniemy, a tu się samo zawiązuje. Do ostatniej techniki, techniki szydełkowania, to jest taka najpopularniejsza technika koronkarska. Zaprosiłam jeszcze swoją córkę i córki córkę, to znaczy moją wnuczkę. Ja się nauczyłam od swojej mamy, moja mama nauczyła mnie wszystkich technik szydełkowania, tenerywki, wszystkich technik hawciarskich, a ja później resztę ubogaciłam swoją wiedzę i teraz przekazuję. Jak się okazuje, jeżeli chcemy podtrzymywać tradycję, a warto, więc można z pokolenia na pokolenia przekazywać. Mnie przekazała moja mama, ja przekazałam swojej córce, a córka swojej córce, więc jak się okazuje, cztery pokolenia podtrzymuje tradycję robótek ręcznych. I na szydełku można zrobić, jak się już zna, oczka łańcuszka, słupek, półsłupek. Wtedy wszystkie z tych elementów robimy różne rzeczy. Można wykonać taką koronkę szydełkową, można wykonać takiego ozdobnego motyla, można sobie w ramkę oprawić, gdzieś zawiesić. Można zrobić korale, można zrobić bransoletkę, można zrobić bluzkę, można zrobić spódnicę. Na szydełku można zrobić i nie tylko. Parasolkę, serwetkę do koszyczka, serwetę na komodę, a nawet na podusie ozdobne zrobić też element szydełkowy i przyszyć. Także szydełkiem można robić co tylko możliwe. No, technika szydełkowania polega na tym, że robimy wpierw oczka łańcuszka, więc wykonujemy 1, 2, 3, 4 różnej długości, jakie tylko nam potrzeba. I to jest po prostu łańcuszek. Ale później, jak już mamy łańcuszek, tu ja mam zaczętą robótkę, więc teraz na bazie tego łańcuszka zaczynamy robić półsłupki. Półsłupki robimy tak, że wpływamy szydełko do poprzedniego rzędu, wyciągamy pętelkę, przerabiamy. Wkłuwamy i przerabiamy. Wkłuwamy. Mamy dwie pętelki, zamykamy, żeby była jedna. I to są półsłupki. I tu mamy półsłupki. Robimy pętelkę na odwrócenie roboty, a teraz zrobię rząd słupków. A słupki robimy tak, że nabieramy nitkę na szydełko, wkuwamy do poprzedniego rzędu, wyciągamy pętelkę. Mamy trzy pętelki na szydełku, bierzemy, przerabiamy przez dwie, robimy następny. Nawijamy nitkę, wkuwamy, wyciągamy pętelkę, przez dwie, nabieramy nitkę, wkuwamy, wyciągamy pętelkę, przez dwie i zrobię cały rząd słupków. I znając słupki, półsłupki, raz nawijane. My nie mówimy w naszym nazewnictwie polskim, mówimy, że słupek. I już wiemy, że on musi być raz nawinięty i wiemy. A w innych nacjach, na przykład na Czechach,
a to nie mówią. U nich półsłupek już jest słupek, a półsłupek nasz, to oni mówią słupek odin raz na chodin. I jeżeli ktoś tłumaczy z czeskiego książkę, a nie zna języka technicznego naszych robótek, to wtedy pisze, jak tam wychodzi, i wtedy się można bardzo łatwo pomylić. Teraz robię słupek 3 razy nawijany. 1, 2, 3. I on będzie wyższy od tego słupka normalnego. I zamykamy przez 2 i przez 2. I on jest taki wysoki. I jeszcze 1, 2, 3. Wkuwamy do poprzedniego rzędu i jest 1, 2, 3. Zamykamy. A jeszcze jest tak, że robi się na przykład słupki złączone górą razem. 1, 2, 3. Wkuwamy do jednego poprzedniego rzędu, przerabiamy przez 2. Ostatni zostawiamy i znów 1, 2, 3. Do następnego oczka jest 2, 2, 3. Zostawiamy i jeszcze 1, 2, 3. Do następnego i jest przez 2. A potem przez wszystkie i mamy słupki 3 razem złączone. I robimy na przykład 2 oczka łańcuszka i robimy następne. Już będziemy tworzyć wzór. Przez 2. 1, 2, 3. Przez 2. 1, 2, 3. Przez 2. I zamykamy wszystko na jedno. O. I mamy słupki 3 razem złączone. To jest jako szydełka, wykorzystując nitkę i szydełko, robimy koronki, ale wykorzystując włóczkę i grubością dobrane szydełko, to możemy wykonać szaliki, czapki, berety, ubrania, swetry, spódnice, co tylko, że nie chcemy. Ogólne jest bardzo szerokie zastosowanie techniki szydełkowania. I tutaj mamy różne techniki w układach pasowych, okrągłych, kwadratowych, różnych jakich tylko chcemy.